Witajcie widzowie w kolejnym filmie na kanale i nie wiem, czy ktoś się spodziewał, że to się stanie, ale to jest Adi. Tak, to jest Adi Elemental, mój współpracownik, który wiele już filmów ze mną zrobił od początku roku i siedzi koło mnie. Adi, witam cię. To ja. Dobra, ogólnie w wielkim skrócie widzowie, jak to się w ogóle stało, że jesteśmy tutaj z Adim razem. Ogólnie tak, dzisiaj jak my to nagrywamy jest sobota i wczoraj była premiera Czarnej Pantery Wakanda Forever. I Adi zaproponował, żebym przyjechał do niego, żebyśmy razem sobie poszli na Czarną Panterę, bo my się też nie widzieliśmy nigdy, mimo że znamy się około 2 lat już, no zaraz będą 2 lata jak się znamy, od roku prawie pracujemy i tak no, nie mieliśmy jeszcze okazji się spotkać, a mieliśmy chwilę czasu właśnie teraz przy okazji Czarnej Pantery, więc Adi zaproponował, żebym przyjechał do niego i sobie będziemy razem oglądać i sobie właśnie przy okazji też nagramy recenzję wspólnie, na żywo, bo to no nie mieliśmy jeszcze okazji, a to też lepiej wygląda właśnie jak sobie tak nagramy. No, bardziej na żywca jest. No właśnie, bardziej na żywca i przede wszystkim jest, wiesz, to, że siedzimy sobie i ja cię widzę i słyszę cię tak, wiesz, od razu. Ja coś powiem i nie odczekuję, aż do ciebie to dotrze i łatwiej powiedzieć ogólnie. Lepiej cię słychać, nikt ci nie wbije do pokoju. No tak. Także no co? No, że pogadajmy może w ogóle, o czym była tak jest. Czarna Pantera 2, bo generalnie było dużo wątpliwości co do tego filmu, bo wiadomo, umarł aktor wcielający się w rolę Czarnej Pantery, Chadwick Boseman. Było dużo jakby odwołań do jego śmierci, było bardzo dużo hołdów oddanych w filmie. Chyba nawet, jak się nie mylę, było z 5 takich scenek, gdzie na sali było totalnie było cicho, nie? Jakby te sceny były dosłownie takie, że tam jakieś były takie flashbacki, przebłyski i te sceny po prostu były takie ciche, że po prostu martwo było na sali. Jakby to dosłownie czułem się, jakbym miał zatkane uszy. W sumie trochę tak było, bo ogólnie sam film tak zaczyna się ceremonią pogrzebową ogólnie T'Challi. Ogólnie, no po prostu. Ogólnie była scena śmierci. Tak, bo właśnie jeszcze się powiedziałem. Zaczęło się od samej sceny śmierci. Znaczy, nie śmierci. Ostatnich jego chwil życia. Myślę, tak, że możemy spokojnie powiedzieć. Ogólnie jakby coś od razu tak, spoiler alert, bo my raczej sobie będziemy grać spoilerowo. Tak od razu zaznaczam. Ogólnie, no tak jak właśnie mówimy. Zaczęło się od właśnie sceny śmierci. Tam ostatnich chwil jeszcze T'Challi, jak go Shuri próbowała jeszcze ratować. Nie udało się. A potem cała ceremonia pogrzebowa. To no nam się nawet właśnie tak trochę zrobiło przykro, szczerze mówiąc, jak oglądaliśmy. Było smutno, a generalnie warto dodać chyba, że Shuri przez praktycznie cały film próbowała odtworzyć jakby to zioło, które pozwala się... To serce, tak. Serce Czarnej Pantery, nie pamiętam jak się dokładnie to się nazywa, chodzi o tą roślinę, którą to była rozdrabniana i był ten napój, który T'Challa pił, żeby wejść do tego świata, no krainy umarłych, my na to mówiliśmy. Tak, i próbowano to odtworzyć, ponieważ Killmonger, jak zasiadł na tronie w Wakandzie, to spalił, kazał wszystko spalić i Shuri próbowała po prostu odtworzyć te zioła. Co się udało pod koniec filmu, ale to powiemy później. Tak jest. Ogólnie też zasadnicza rzecz jest taka, bo my właśnie z Adim, tak jak sobie myśleliśmy przed filmem, to obawialiśmy się strasznie tego, że brak właśnie Chadwick Boseman, dobrze powiedziałem nazwisko? Tak, tak, tak. Po prostu brak Czarnej Pantery sprawi, że ten film będzie taki, że no nie ma aktora, nie wiadomo co zrobić i mogę spokojnie powiedzieć już, myślę, że Adi akurat się ze mną zgodzisz raczej, że ten film mimo braku właśnie tej Czarnej Pantery, tej oryginalnej, zdecydowanie jest dobrym filmem. Tak, jakby to nie było czuć aż tak bardzo tego problemu z recastem, którego nie zrobiono, bo postanowiono oddać ten hołd w taki, a nie inny sposób. Było dużo rozmyśleń nad deepfake'iem, ogólnie teorii, pomysłów fanów na ten temat, ale wydaje mi się, że tu też w pewnym stopniu reżyser mógł mieć na to spojrzenie takie, jak ogólnie osoby pracujące przy filmie, że zmiana aktora w tym czasie mogła tak trochę za bardzo przytłumić fakt śmierci Chadwicka i po prostu to by było takie... Głównie temat kręciłby się wokół tego nowego aktora, mi się wydaje. I to za bardzo by tak trochę było, że okej, oddajemy hołd temu, ale będzie dużo gadania o tym. I to tak jakby takie strasznie dwie zbieżne rzeczy, przynajmniej moim zdaniem ja bym tak na to patrzył. Więc no, nie wiem... Dla mnie nie był to żaden problem z tym recastem. Fajnie jakby był jednak z jednej strony, ale nie jestem fanem recastów na tak późnym etapie. Przynajmniej, no nie wiem. Na przykład recast Hulka nie był problemem, bo to było zaraz po pierwszym filmie. Nawet na lepsze. Zdecydowanie tak. Był recast Rhodesa.
Też po pierwszym filmie. Pierwszym Iron Manie. W Iron Manie 2 już Rhodesa grał kto inny. Tak. Więc takie wczesne recasty są moim zdaniem jak najbardziej na miejscu i są dobre. Jeszcze szczególnie, że w MCU wyszło bardzo dobrze. Ale tak jakoś na przykład, nie wiem, no Czarna Pantera brała udział w wielu filmach. Civil War. Czarna Pantera pierwsza. Infinity War. I dwie części Avengers. Endgame. No i teraz byłby piąty jego film, nie? No to... Bo potem już go chyba nie to było. To była tylko wspominka o nim tak naprawdę. No tak, no ale ogólnie, no byłby to piąty film, nie? Więc tak. Są cztery filmy w każdym razie. Więc na takim etapie, nie wiem, czy bym był fanem recastu. Chyba nie za bardzo. Mi się podoba w taką stronę, w jaką to poszło. Ale widziałem duże oburzenia, że tego recastu nie zrobiono. No ale... tak, bo wiesz, były obawy właśnie takie, jak my mieliśmy po prostu, że ten film nie będzie dobry przez brak Czarnej Pantery. Ale tak. Okazało się, że mieli na to dobry pomysł. Bo oni też mieli w sumie na to około 3 lat, żeby ten film zrealizować, bo przez Chadwick Boseman zmarł pod koniec 2019 roku. Tak. Chyba to był jakoś, nie wiem, pamiętam, październik, listopad, coś takiego. Możliwe. Nie jestem pewny. W każdym razie, no to jednak było 3 lata temu, więc nawet jeśli było w planach Czarna Pantera Wakanda Forever, to mi czas na to, żeby ogarnąć, nie? Więc tutaj zdecydowanie mogę powiedzieć, że pomysł był dobry. Dobra, w ogóle co tam mniej więcej w tym filmie się dzieje. Więc tak, oprócz tego, że właśnie to tutaj odtworzenie rośliny, to jeszcze zaczynają się problemy. Ogólnie tak, jeżeli chodzi o władzę, to pod Czali przejęła władzę jego matka, która, szczerze mówiąc, ja mam wrażenie, że w pierwszym filmie ona była taką raczej bardzo spokojną osobą, a tutaj była taką naprawdę taką władczą kobietą. Tak, ale trzeba zaznaczyć, że po śmierci Czarnej Pantery, czyli po śmierci T'Challi, a pomiędzy... T'Challa czy T'Challa? T'Challa. T'Challa? Ja zawsze mówię T'Challa. No nie wiem, nie będzie. Ale trzeba zaznaczyć, że tutaj był timeskip. Równy rok. I tam też było w sumie w filmie powiedziane, że tam jak właśnie rozmawiała mama Shuri, samą Shuri, że mija równy rok od śmierci właśnie T'Challi i no, znaczy no, widać tą jakby przemianę strasznie w tej matce, jakby mam wrażenie, że ona zazwyczaj była taką spokojną właśnie spokojną, osobą. Może nie radosną, bo jakby ona nie była jakaś taka najbardziej rozweselona, ale była taka bardzo, mi się wydaje, że szczęśliwa ze swojego życia. Po prostu, no. W ogóle, szczerze, ona była tak bardzo wycofana ogólnie, nie licząc tam momentu, jak właśnie trzeba było uciekać, to ona jednak uciekła wtedy, kiedy, wiesz, Killmonger przyjął władzę i tak dalej, nie? Tak. Ale tak poza tym, to ona była tylko raczej wycofaną postacią. Mało jej było w sumie. No, ale to ma poparcie w bardzo dużej ilości rzeczy. Na przykład, no wiadomo, no, Wakanda straciła obrońcę. Tak. Zaczęły się masowe ataki na jakieś tam chyba ośrodki pomocy? Tak, te ośrodki pomocy, które Wakanda zbudowała gdzieś tam na, chyba w Ameryce ogólnie te były. No bo wiesz, oni się podzielili swoją technologią, prawda? No tak. Gdzieś tam już szerzyli tą pomoc. Może nie tak, że po prostu dali wibranium wszystkim, czego Amerykanie chcieli, ale już pomagali, nie? No i właśnie były różne ataki, zresztą jeden był pokazany w filmie, kiedy właśnie tam jakaś grupa terrorystów po prostu wbiła się do właśnie jednego z tych ośrodków i chciała ukraść wibranium. Znaczy nie, bronie zrobione z wibranium, dokładnie mówiąc. I tam jeszcze było właśnie ta groźność. Tam pani królowa była na spotkaniu ONZ i ona tam naprawdę taki pomiot robiła z tych wszystkich tam przedstawicieli. Tak, właśnie tutaj najbardziej widać taką zmianę na... Widać, że to jest królowa. Tak, że to jest jednak królowa, która faktycznie wkurzyła się i to równo. Tak, jakby tam wszystkich bardzo ładnie podsumowała. Tam jak się nie mylę, to dobrze było wypunktowane to, że tam była wspominka o tym, że ludzie szepczą, że stracili obrońcę. Tak. I że jest teraz czas, żeby uderzyć. No i no, bardzo dobrze wszystko jest tutaj, wiesz, przeanalizowane przez nią, bo jednak no kropka się łączy z kropką, tam... pani, nie wiem, czy to można powiedzieć, minister Francji. No to pewnie musiała być pani minister. No, no i, to, i, to... Mi, i któryś z ministrów też właśnie z Ameryki. To się trochę wycofała, jak tam się podziało w tej siedzibie ONZ. No. Więc no, to mi się akurat podobała bardzo ta scena. Tak, ale ogólnie to w sensie to się wydarzyło, pokazane właśnie, pokazało w ogóle te konsekwencje śmieci T'Challi, bo to nie, no, pokazane konsekwencje, jak tutaj krowa się czuła, jeszcze w kwestii Shuri, która po prostu się kompletnie wycofała, ona tylko siedziała z tym labo i robiła różne rzeczy, chociaż ona też właśnie z tym odtworzeniem serca też miała takie, nie ma Czarnej Pantery, w ogóle też było bardzo podkreślone to, że Shuri dalej jest taka wycofana, jeżeli chodzi o tradycję, tak, i nawet chyba jeszcze bardziej niż wcześniej. Nie szanuje jej praktycznie, że
dla niej tradycja jest tak naprawdę na ostatnim miejscu, jak chodzi o wszystko. Można tak powiedzieć w sumie. No bo no to tak. Technologia, w ogóle zmienianie tego, zmienianie technologii jakby odzieży, na przykład tych wakandyjskich strażniczek. Nie tak, wiem, tak, 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 tak. Co tam miała sprzeczki z Okoje. Okoje strasznie miała problem. Do Okoje właśnie będziemy mogli później przyjść, bo to akurat fajne rzeczy się podziały też. Tak, i to właśnie był problem, że wszyscy tak naprawdę byli przeciwni podnastawienia do tradycji i nikomu się to nie podobało, ale pod koniec filmu zmieniło się dosyć sporo. Tak, ale to pod koniec dopiero. Dobra, bo my tak ogólnie, dobra, tu gdzieś ogólnie o postaciach, ale w ogóle co tam się dzieje, bo dobra, powiedzieliśmy o tych atakach, ale ogólnie, czemu się tego odsuwasz? Aha, super, mam prowadzić sam, bardzo miło. Dobra, więc w każdym razie, ogólnie też kwestia jest taka, że wkracza, jak to sami powiedzieli wielokrotnie, nowy gracz, ponieważ dołączy ktoś, ja patrzę na niego, bo wiem, że on chciałby to powiedzieć, ale dajmy mu się napić wody. Niech się napije spokojnie, bo on tutaj myśli spokojnie może powiedzieć, kim jest nowy gracz? Kim jest ten nowy gracz? Kto nowy gracz? Ten nowy gracz. Ten nowy gracz. No to ten nowy gracz to pierwszy mutant. Ogólnie to był pierwszy mutant w Marvelu. Bo jak, generalnie jak ktoś słyszy mutant, to pierwszy X-Meni. Prawdopodobnie co myśli to jest albo X-Meni, albo po prostu Wolverine, czy ten... Nie ma, chciałem powiedzieć. Ogólnie X-Meni po prostu. No ja sam też, zanim mi wytłumaczyłeś, też tak myślałem. Tak, chciałem powiedzieć Deadpool, ale Deadpool nie urodził się z genem X. Ale no, jakby naprawdę, jak się pierwszy raz dowiedziałem, że to Namor. Jak się dowiedziałem, że Namor był pierwszym mutantem w Marvelu, nie tylko w MCU, ale i w Marvelu, chociaż w MCU chyba nie jest pierwszym, ponieważ jest to Miss Marvel. Pamiętam, o tym było głośno. I to chyba jest potwierdzone. Tak, jeżeli chodzi o same komiksy, to szło się domyśleć, ale nie wiedziałem, że to od tego zależało. Dobra, a powiedz, kim jest Namor, żeby Namor? Wiadomo było. Królem, właśnie mi się strasznie podobały te nazwy, na przykład Talokan. Talokan. Albo dobra. Zamiast na Namora nie mówili generał, dowódca, tylko Kukulkan. No jakoś tak. Lubię no. Się te takie nazwy. Kukulkan. Jak się nazywa, stolica się nazywała ich Talokan. Znaczy to ogólnie to chyba chodzi o po prostu ich państwo, tak, nie? Tak, ale to jest naprawdę bardzo ładnie zrobione. Tak, na przykład, tak dźwięcznie bardzo brzmi ogólnie. Jak ktoś oglądał Aquamana i bardzo podobały mu się efekty specjalne tego podwodnego świata, szczerze, nie wiem czy... Może inaczej, może tam nie działo się aż tyle akcji pod wodą, ale mi się wydaje, że jakby się działo, to byłoby naprawdę na równi z Aquamanem, bo bardzo ładnie zrobione zostało to państwo podwodne. Naprawdę... Przez chwilę myślałem, że Awatara oglądam. A co jest zabawne, bo akurat jeżeli chodzi o zwiastuny, to mieliśmy akurat Awatara. Tego nowego. Nowy oficjalny zwiastun. Tak, i myśmy tak się jaraj bardzo animacją. No. W ogóle też w sumie widzę, to jest nasze pierwsze spotkanie, też pierwsze spotkanie akurat w kinie się odbyło, więc mieliśmy jeszcze takie, kurde, byliśmy w kinie, na pierwszym spotkaniu. W sensie, to takie, ja patrzyłem często na jego właśnie na jego reakcję w trakcie filmu. No i tutaj dobra, zaraz tu o jednej reakcji powiem coś więcej. Ale przejdźmy dalej, dobra. Wiemy, kim jest Namor. Ogólnie on tam z początku już jakieś ataki robił. My nawet nie wiedzieliśmy, że to on w ogóle. Tylko wiedzieliśmy, są jakieś ataki. I wszyscy w ogóle obwiniali Wakandyjczyków. Poza oczywiście naszym, jak oni na tego Rosa mówi... ten. Jest... Kolonia. Koloniarz. Kolonizator. Kolonizator, o, właśnie. Tak, no. Dobra, bo już zapomniałem słowa. Tak, kolonizator. No poza nim, bo wiadomo, on tam się z nimi przyjaźnił i tak dalej. Ale ogólnie wszyscy myśleli, że to Wakandyjczycy się tutaj... Bo ogólnie kwestia jest taka, że po prostu Amerykanie szukają Vibranium, bo wiedzą, że Vibranium już nie tylko jest w Wakandzie. Nie już, ogólnie, nie jest tylko w Wakandzie. I szukają sobie dalej Vibranium. No i też jeszcze mają w ogóle maszynę, która wykrywa. Wykrywać Vibranium, w sensie niby tak się mówiło, że Vibranium się nie da wykryć, a tu okazało się, pewien naukowiec zbudował wykrywać Vibranium. I tutaj naukowiec. No właśnie, naukowiec. Tu musimy naprawdę powiedzieć, bo to akurat super. W sensie, dobra, ogólnie jest powiedziane, że pewien naukowiec zbudował wykrywać Vibranium i no kwestia jest taka, że trzeba po prostu coś z tym naukowcem zrobić. I właśnie tak pojawił się Namor, który bardzo prosił Shuri, żeby znalazła tego właśnie naukowca, przyprowadziła go do niego i on się nim zajmie. No. No właśnie. Może naukowczynie. Dobra, już przejdźmy ogólnie. I tutaj wkracza postać, na którą bardzo liczyliśmy akurat. No i się doczekaliśmy właśnie tej postaci, ponieważ pojawiła się wtedy Adi. Studentka MIT.
którą, jak wszyscy wiedzą, albo nie jeżeli wiedzą, ktoś nie wie, to my powiemy, to Riri Williams, czyli 19-letnia studentka MIT, znana również... też. A, dobra, to na 3-4 powiemy razem. 3-4 Ironheart. Oj, fajnie, że możemy takie rzeczy robić. Także dużo było obaw, okropnie dużo. Że będzie nie tak, że będzie za szybko i że będzie źle. A ogólnie Adi znał bardzo dobrze historię Ironheart z wersji komiksowej i opowiadał mi tą historię i ogólnie zapowiadało się naprawdę dobrą historię, więc w ogóle my szczerze mówiąc przed tym filmem mieliśmy duże obawy, bo dużo ważnych rzeczy musi być wprowadzonych. To jest zakończenie fazy czwartej, która była jaka była i ogólnie my się bardzo obawialiśmy o ten film. Tak, bo ogólnie też, jak to się mówi, oczekiwania wobec filmu było okropnie duże, tak, bo wiadomo, to ukazanie jednocześnie, zrobienie filmu i oddanie dobrego hołdu nie jest proste. Jeszcze ogólnie, kiedy jest taki jakby stres, że to jest ostatni film czwartej fazy, on ją zamyka, więc wszyscy się spodziewają czegoś dużego. I dostali. Ale nie, naprawdę reżyser Ryan Coogler sobie poradził z wyzwaniem. Nie było w ogóle, jakby na ten moment, może jak wejdzie na Disney+, obejrzę jeszcze raz, może coś znajdę. Ale póki co nie czuję w ogóle, żeby jakakolwiek postać dostała za mało czasu, żeby coś było bez sensu i żeby coś było za wolno albo za szybko, albo żeby coś było niepotrzebne. Naprawdę nie jestem sobie w stanie przypomnieć jakiegoś takiego głupiego, niepotrzebnego wątku. Humoru? Humor naprawdę tam... Jak już był, to był okej. Okay. Tak. Znaczy, to może nie był taki... I nie był jakiś taki mocny? Że cała sala się śmiała, ale... Ale my na przykład tak. Szło parsknąć naprawdę ze śmiechu. Szczególnie jak tam było coś... A kopnij mi tego zioła. Właśnie referent. Tak. Dobra. Więc dobra, wracając do historii, bo my tak ogólnie, no, my sobie po prostu siedzimy, gadamy dzisiaj, mamy w końcu okazję, się naprawdę cieszę, że możemy tak pogadać, bo no, po prostu jest to radość, taka radość, cieszę się, że możemy tak pogadać. A słuchaj, wrócę jeszcze na chwilę do tego żartu, żeby nie było, że jakieś takie preferencje humoru są strasznie niskie, to nie chodzi o sam żart, bo jakby sam żart na sucho nie byłby aż tak śmieszny. Kontekst. Ale chodzi o kontekst i gestykulację oraz wyraz twarzy postaci, bo to tak, wszystko tutaj główną rolę grało. Tak jest. No i dobra, i wracając. I tutaj właśnie byliśmy przy tym, że Ironheart. No ogólnie dowiadujemy się, że jest studentką MIT. Myśmy tak z Adim wtedy na siebie popatrzyli i tak sobie mówimy, ty, ale czy aby Parker nie jest w tym samym czasie na MIT, bo on się przecież finalnie dostał. No fakt, że wszyscy o nim zapomnieli, ale on raczej na to MIT chyba mógł pójść finalnie. Znaczy, nie wiemy tego. No nie, nie wiemy. Ale jeśli mógł, to on w tym czasie też mógł być. I tak Adi właśnie na mnie się spojrzał i mówi, ty, przecież tam Parker jest. Ja mówię, ty, faktycznie, on tam może być teraz. No. Jakby ja za pierwszym razem nie zwracałem uwagi w ogóle na ten korytarz szkolny, którym ona szła. Bo ja się o tym skapnąłem dosłownie, jak ona wyszła do swojego pokoju. To jest akademik chyba, nie? No, ona była w akademiku. W akademiku i tak się tak patrzę, mówię, ty, Hedosi, a tu nie ma Parkera czasami w tym samym czasie. Ja mówię, ty stary, może być. I tak sobie teraz pomyślałem, że nie zwróciłem totalnie uwagi na korytarz i nie szukałem ani MJ, ani Neda. Jestem ciekaw, czy będzie ich widać. Mi się wydaje, że nie za bardzo. Mi się wydaje, że raczej nie. Bo Neda to byłoby, no nie oszukujmy, widać byłoby go. Ale... Nie wiem, zobaczę. Jak wyjdzie na Disney Plus, na pewno zobaczę. Chyba, że wyjdzie gdzieś no nielegalnie na internecie, to może zobaczę. Ale to... Nie, no wiadomo, postawi. Oglądamy z legalnych źródeł. Oczywiście, tak. Posiadamy Disney Plus, jak najbardziej. Polecamy. No i dobra, i wracając, bo my, dobra, odbiegamy. I ogólnie właśnie Shuri razem z Okoye, w ogóle właśnie tutaj Shuri i Okoye. One naprawdę, w ogóle Okoye, może zacznijmy, Okoye dostała tu więcej do roboty. Tak. Bo w pierwszym miała po prostu panią generał, która stała sobie koło odczali, a tu jest Okoye. I on faktycznie coś robi, dużo gada, ma dużo interakcji z Shuri, one dosłownie jakby takie przyjaciółeczki sobie po prostu w ogóle tam, no przede wszystkim tutaj kobiety są w tym filmie, nie? Więcej relacji rozbudowała. Tak, więcej relacji jest rozbudowanej i ogólnie jest takie jakby girl power trochę, nie? W sensie, bo właśnie są one ruszają po właśnie Ironheart i trafiają do niej właśnie. No i tam ogólnie sobie gadka, szmatka i tak dalej, słuchaj, bo taki jeden gość chce cię zabić, chodź z nami, to cię nie zabije. I w sumie dochodzi potem do tego, tam Ironheart pokazuje właśnie po prostu najpierw swój tam warsztat, w sumie całkiem spoko wygląda, no i oczywiście co najważniejsze, pokazuje swoją pierwszą zbroję. Z tego co wiem, jest ona, Adi, tutaj możesz potwierdzić lub zaprzeczyć, dobrym odzwierciedleniem komiksowej wersji. Ta zbroja, ta jej domowej roboty.
Tak, tylko już teraz dokładnie nie pamiętam właśnie, bo... Coś chyba o hełmie wspominałeś. Wspominałem. Tak, generalnie jeżeli taka była, bo teraz nie mogę sobie przypomnieć zupełnie, czy była. Jeżeli była, to jest dobrze odwzorowana, po prostu mam takie przebłyski, czy to było, czy nie. Ale wiem o tym z internetu, że zbroję z tą taką mniej więcej bardziej zaawansowaną niż ta, która była w filmie, to się ta pierwsza, bo były dwie zbroje w filmie, to ta pierwsza taka domowej, że tak powiem, roboty, takiej mniej zaawansowanej, no bo jednak zasoby, jakie miała studentka 19-letnia, no to No raczej też nie tam mogły było w ogóle być. mówione, że ona zresztą ten wykrywacz też zbudowała częściowo z tego, co wyłapała tam gdzieś jakoś z lepszych miejsc, a częściowo ze śmieci po No prostu, tak. nie? Ale ta zbroja, która jest taka bardzo odpowiednia komiksom, jest pokazana, może nieoficjalnie, ale były zdjęcia z planu Ironheart, jakoś tak nie wiem jak dawno, jakoś z kilka tygodni temu, był wyciek do internetu z planu serialu Ironheart i zbroja, Który ma którą, wyjść tak, za w jakiś czas? przyszłym roku, O, szybko. i ta zbroja była identycznie odwzorowana do tych komiksowych, z tych jakby ujęć z planu. Może nie jeden do jeden, ale wiernie odwzorowana, bo była prawie że identycznie zrobiona, tylko że ta filmowa, jak widziałem, miała trochę więcej szczegółów, No ale to widać, że... wiadomo, no, jak mamy komiksy, tam ciężej o szczegóły, co nie? Tak, ale mimo wszystko widzę, że przynajmniej w piątej fazie, na przykład po stroju Kanga, teraz jeszcze po, tam widzę zbroję Ironheart, MCU zaczęło tak bardziej stawiać chyba na odpowiednią komiksową zbroję, ogólnie kostiumy. Na więcej pierwowzoru, nie? Tak, bo na przykład w ogóle strój Spidermana spięcony No Way Home, to jest chyba strój, który jest najbliżej tego pierwowzoru komiksowego, jaki na ten czas dostaliśmy. I szkoda, że tego stroju w sumie nie widzieliśmy w takiej pełnej okazałości, bo nie oszukujmy się, że w tej scenie po napisach, nie, końcowej, W scenie demo. końcowej, jak on już tam Tak. już był po rozmowie z MJ i Nedem, tej po skasowaniu Tak. pamięci, to on na końcu właśnie jeszcze sobie leciał przez miasto. I miał wtedy właśnie strój inny niż ten tam w bitwie końcowej tam przy Statue Wolności. I to był właśnie strój, który był taki jakby połączenie wszystkich strojów ogólnie. Myśmy nad tym też gadali sobie właśnie o tym, że to był taki strój, który był zlepkiem jego poprzednich strojów, strojów innych Spider-Manów i finalnie dostaliśmy strój taki, jaki miał i że jest to właśnie najbliżej pierwowzoru. Tak, bo w scenariuszu w ogóle było napisane, że tam Parker wyskakuje przez okno w nowym stroju, który zrobił na podstawie tych, które już kiedyś widział. I to też chodziło chyba, jak się nie mylę, o stroje tych Innych innych swoich Spider-Manów. Spider-Manów, z którymi No miał do raczej tak, bo czynienia. też były w kolorystyce tej podstawowej, nie? No Bo on tak. miał przecież ten czerwono-fioletowy chyba? Przez jakiś czas? Czerwono-fioletowy? Nie, jaki to był kolor, bo ja nie wiem właśnie. Granatowy. A, Granat. chodzi ci o Iron Spider Suit? Nie, chodzi mi o ten jego strój w innej kolorystyce, nie ironowy. Ten, który miał Far From Home i przez dużą Tak. część... To jest czarno-czerwony sweter. Czarno-czerwony, okej. Nie wiem czemu pomyślałem fiolet. Fioletowy. Nie wiem czemu, no jakby nie wiedziałem jaki to jest kolor. Nie znam się na kolorach zbytnio. Dobra, ale ogólnie tak, no więc ogólnie jest pierwowzór dany, ale dobra, my tak gadamy o zbroi Ironheart, a o samej w ogóle jej, jaka ona jest. No. Matko, imię powiedz mi jeszcze raz, bo zapomniałem. Ogólnie postaci? Tak. Riri Williams. Really, dobra, ja tego nie, i tak nie wypowiem, ale przede wszystkim co zauważyliśmy, ona nas kupiła w pierwszych sekundach, jak się pojawiła na ekranie. Dosłownie, wystarczyło, że chwilę była i my już ją od razu polubiliśmy. Ja tak mówię do Adiego, ty, ja już ją lubię. Bo to dosłownie czuć od niej taki strasznie vibe charakteru, takiej charyzmy Petera Parkera. Jakby. I trochę humoru Starka, ale nie w takim jakimś wielkim stopniu, ale w takim subtelnym. 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 No nie, ogólnie W małej ilości po było prostu. czuć od niej i geniusz, ale też taką nastoletnią charyzmę. Jakby tej zachowania, na przykład jak rzucała tym nagrzewaczem, to był nagrzewacz chyba, Tak, tak. bo jak właśnie Okoye i Shuri przyszły, to ona nagle tak bierze tutaj jakieś tam metalowe żelastwa i Tak. rzuca. Najpierw się niby cieszyła, że o, jesteś księżniczką Shuri, księżniczka Przyszłaś do Wakandy, mnie, jej! super, coś tam chcesz? Pójdziemy na Chcecie mnie balety, coś takiego. zrekrutować mnie chcecie? No, na balety pójdziemy tam, ona później też coś Wyszła mówiła. Okoje z kibla i się trochę zmieniła sytuacja, No. bo już nie była taka szczęśliwa. W sumie nie No. wiem czemu tak naprawdę. Ej, bo przecież wiedziała, że na pewno będzie Shuri miała przy sobie kogoś z Wakandy, jakby nie wiem.
To mnie trochę zastanawia w sumie. Ty faktycznie, czemu ona się takiej przestraszyła? Przecież cieszyło ją widok kogoś z Wakandy. Nie wiem, właśnie. Wiesz, Okoye to jest Okoye w końcu. Miała, pamiętaj, makijaż Okoye. Tak, aż świeciło się czoło. Tak, świeciło się czoło. Port do lądowania samolotu oświetlony. Zezwalam na lądowanie. Sorry, no ja po prostu nie mogę. Dobra, no więc, więc ogólnie Ironheart jest naprawdę super, czekamy bardzo na serię, jak tylko wyjdzie, na pewno obejrzymy, to jest pewniak. Jakby, ja, znaczy, zanim wiedziałem, ten, jak wiedziałem, że ten serial wyjdzie, a zanim był teraz ten film, to ja się cieszyłem tak po prostu, bo jak, jakaś nowa postać, a tu, że oparta o Starka, no to fajnie, a jak się ją zobaczyłem, to mówię, nie, to trzeba zobaczyć, to trzeba zobaczyć koniecznie. Dobra, no i okej, okay. No tam mówię, była jakaś gadka szmatka, finalnie zgodziła się, że pójdzie z nimi, tam pokazała im swoje rzeczy w swoim tam garażu, tam jeszcze auta pokazała jakieś, które montowała swoim tatą, w ogóle, że jest tam tatą zainspirował do tych rzeczy właśnie, tak, tego typu. Pierwszą swoją maszynę stworzyła w wieku 3 lat, tak. A tak jeszcze wracając do tego faktu, że z nimi poszła. Prawdopodobnie każdy poszedłby, gdyby zagrożono mu śmiercią. Oczywiście, więc... że tak. Jakby, no. Więc to. Nie ma dyskusji jakby w ogóle. No właśnie. I co tam jeszcze było w ten? No ogólnie tam jeszcze coś pogadały i w sumie... I była scena pościgu, która tak, prowadzi do tak. czegoś ważnego. Właśnie, ja chciałem przyjść do sceny pościgu, choć się zastanawiam, czy coś jeszcze w tej rozmowie było istotnego, a nie, chyba już nie. Nie, tylko szpanowanie strojem i to, że musi znowu zwijać projekty. Tak, tak, tak. No już szpanowa nie stojem wszystkim. My jak ujrzeliśmy strój, to już takie... O, jest stary. Znaczy, bardziej przy drugim, ale przy pierwszym już takie było stary. Jest dobrze, no. Jest dobrze. No i dobra, no i ogólnie scena pościgu, gdzie tam właśnie sobie Riri latała w swoim stroju tym domowej roboty, Okoye jechała autem, a Shu jechała motorem i to naprawdę wyglądało mega, jak on jest tak jadą, kurde, ja się czułem jakbym szybki wściekły oglądał, jeszcze z takimi twardymi babkami, nie, naprawdę, one faktycznie dobrze ze sobą wszystkie grały, takie właśnie 3 babki, później finalnie 4, ich było tak 4 na końcu, one tak fajnie wszystkie grały ze sobą, jeszcze królowa jak była czasami to też, więc w sumie 5 babek tak razem na jednym ekranie, to one wszystkie fajnie współgrały. No. To może ja przejdę tym razem. Dobrze. No, aż dziwnie tak inicjatywę przyjmować. No ale wiesz, zawsze łatwiej jak się tu rozmawiamy, no, nie? Może tak przechodząc do końca pościgu, bo pościg skończył się w ten sposób, że chyba... Właśnie to, bo ten wiem, że to chyba jakieś impulsowe działko rozniosło ten samochód na strzępy prawie, że... Który samochód? Właśnie, bo tam chyba było kilka, nie? Znaczy, bo tak. Jej zrzuciła ten helikopter tak. I on zmiótł auta. Ten, tak, federalnych. Tak, federalnych. I wylądowali wtedy na tym moście. I na tym moście właśnie zjawili się... Talokaninie, zgadza się. I... No bo po prostu jakby ktoś chciał... Niebiescy ludzie. Atlantyjczycy się chyba najprzyjemniej mówi. Jak? Atlantyjczycy. A jak chyba mówię niebieskie ludki. Ja tam lubię. Ja szczerze mówiąc przez większość czasu widziałem... Awat. Nie, przez większość filmu nie wiedziałem, jak to ich mówić, jak już było Talokanie, zacząłem mówić Talokanie. Więc dobra, Talokanie. No, przybyli wiem. Talokanie. Właśnie, Talokanie czy Talokaninie? Talokanie. No niech będzie. Chyba lepiej. Brzmi lepiej. Jest szybsze do powiedzenia i brzmi Talokanie. Lepiej. I brzmi ładnie. I co? I była walka na moście, bo generalnie właśnie osoby, które chciały zabić Ironheart, to właśnie byli oni. Z polecenia Namora, jak w sumie było chyba powiedziane, nawet wcześniej mówiliśmy o tym, nie? Ale teraz tak może półoficjalnie. Teraz jest 100% oficjalnie powiedziane, że oni chcieli konkretnie jej. No nie tak, wiem, ja mówiłem tam... właśnie, że ten, tak. Że po prostu Namor właśnie chciał, nie Namor, tylko Namor. Namor chciał po prostu dorwać, no bo wkurzył się. Ej, jakaś baba robi wykrywacz vibranium i przez ten wykrywacz vibranium Amerykanie będą mi latać po ziemi. Mi się to nie podoba, zróbcie coś z tą kobietą. Przyprowadźcie mi ją i ja się nią zajmę. Bo tak. Przez nią obcy pamiętają się po mojej ziemi, mi się to nie podoba. Zacytowałbym, ale YouTube Administration, my tutaj kulturka, tak? To oczywiście, że tak. Do klasyka chciałem się odwołać. Usuń swoją osobę z mojego obiektu ziemnego. Wiadomo gdzie, wiadomo kiedy. Tak jest. I co? No i udaje im się. Tak, ale... Bo oni nie zostali porwani jakby nie z własnej woli. Nie. Jak ja dobrze pamiętam, to Shuri użyła jakiegoś tłumacza. No, w telefonie Google tak, Translate odpaliła, nie? Google Translator na język Majów. I dogadała się z nimi i z własnej woli poszła razem z nimi. Dostała właśnie tą maskę, co oni... Właśnie, już ogarnąłem, jak to działa. Bo oni mogą jakby czerpać tlen tylko z rozpuszczonego tlenu w wodzie. No tak, no jak po prostu, tak jakby mieli skrzela po prostu. Fajny nie? Detal to jest to, że oni mieli na tych maskach, które mieli tak założone tutaj,
one dosłownie miały w środku wodę. No. I oni dzięki temu jakby mogli funkcjonować. A jak założy je szczuj, no to ona mogła sobie oddychać. Więc to były takie maski uniwersalne. W sensie jak ktoś oddycha w wodzie, a potrzebuje wyjść na powietrze, zakłada maskę. Jak ktoś oddycha powietrze, musi wejść do wody, też zakłada maskę, nie? Czyli tak zwana maska uniwersalna rasowo. No. Adi ma podobną. Tak. Tak, Adi Plus. Też ma maskę uniwersalną. Maskę uniwersalną. No i dobra, no i faktycznie zostały obie zabrane. Udały się tam do właśnie tej ich podwodnej krainy. No i jeszcze okoje się oberwało, bo nie ratowała, no ale co ona mogła w sumie zrobić? No to ona próbowała co? Ona walczyła normalnie tam z tymi tarokanami, ona przecież włócznią tą swoją... włócznią. Trzech rozwaliła, by nie No właśnie, ale oni wstali po 5 sekundach, więc no. A królowa, jak to królowa w tym filmie, wkurzyła się i powiedziała okoje, tam są drzwi, wyjdź. Tak, i ją degradowała o stopień niżej? Albo w ogóle degradowała? Chyba po prostu nie mogła już walczyć w ogóle. No i, tak. Znaczy zabrali na pewno stopień generała, to tak powiedziała. Zabrała chyba też włócznie? Ona ją zostawiła chyba z własnej woli. A nie, dobra. Jest... Znaczy kazała jej zostawić włócznie, ale wbiła sobie tutaj właśnie ten okoje i poszła. Tak. Mi się zrobiło wtedy autentycznie też przykro. No bo to takie od zawsze praktycznie służyła tam, nie? I jakby... Tak naprawdę to królowa już była taka, no nie oszukujmy się, na skraju załamania. Powiem ci tak, powiem ci jedno słowo. Zemsta! Więc no to... W sensie ogólnie, no wiadomo, no przez tutaj wiadomo, uczucia i tak dalej, sytuację z czarą każdemu odwalało. Dosłownie każdemu, więc i królowej też. No, ale nie ma się co dziwić, no tak, taka strata. No właśnie. I... Tak naprawdę no, królowa myślała, że Shuri może nie żyje, więc... No, no to też prawda, no nie było żadnych informacji. No i udała się po odpowiednią osobę, żeby się dowiedzieć, czyli na kije. Na kije. Czyli byłą Tchali, która sobie siedziała na Haiti. To jest istotne ogólnie. Boże, to jest bardzo istotne. Tak, właśnie. Ale do końca. Jest bardzo istotne ogólnie, se siedziała na Haiti. No i królowa ją prosi, weź pomóż, bo ty umiesz. I dowiedz się, gdzie jest Shuri. No i w sumie... 5 minut i się dowiedziała. No i się dowiedzieliśmy to, co my już wiemy, że Shuri jest właśnie w tej podwodnej krainie Tarokan, gdzie właśnie nasz kochany Namor postanawia ją oprowadzić. Ty, chodź, pokażę ci. Jeszcze sukienkę jej dał. I tu właśnie Star Wars Reference się pojawił, bo ogólnie właśnie jak dostała sukienkę Shuri, to Riri mówi... Riri Williams. Sorry, ja nie wypowiem tego, ja jej nie mówię. Riri. Riri, jest taka piosenka. Kiri, kiri, kiri. Ja, no. Ale ta reklama mnie zawsze irytowała. Nie o tej myślałem, ale okej. Lili powiedziała właśnie, że uważaj, to jest pułapka. I tam powiedziała, że Leia też dostała sukienkę. Tak, że każda dama w opałach tak naprawdę, tak. Która wpadła w pułapkę, miała na sobie białe szaty albo sukienkę. Po tak. Prostu. I... No, to by chyba potwierdzało tak naprawdę, że w świecie MCU istnieje tylko oryginalna trylogia. Tak, że prequele są nieistotne, no bo jest tam Samuel Jackson, więc niezbyt mogą, a sequele to wiadomo, sequele to... No i właśnie Natalie Portman jako Mighty Thor. No tak, więc też nie mogły być, nie? A sequele to tam wiadomo. Jebać. Nie, no to będzie cenzura, jak to było słychać. No nawet spokojnie, nic się nie stało, nie musimy tego cenzurować. Nic się nie stało. Dobra, i wracając. No i tam oprowadzają po tej krainie ogólnie. Naprawdę, i tu faktycznie jest to, że ta kraina naprawdę pięknie wygląda. Naprawdę. Już nawet dla samych widoków można by pójść na ten film. Jakby oni chyba naprawdę przez połowę czwartej fazy oszczędzali na efektach specjalnych. Tak, bo ja się nasłuchałem już od was tyle, że no tutaj efekty specjalne takie słabe, nikt nie wiedział co robić i tak dalej, a tutaj jest pięknie po prostu. Zwłaszcza na przykład Ant-Mana. My sobie oglądamy, znowu widzieliśmy trailer, widzieliśmy właśnie go też teraz i myśmy naprawdę widzieli, że to jest super, nie? W sensie przeoszczędzili trochę wcześniej, żeby teraz było. I właśnie z tego właśnie myślę. Przecież ten sam schemat działa cały czas, nie? Cały czas tak jest, że są filmy gorsze, są filmy lepsze. Ale mam wrażenie, że niektórzy o tym zapominają teraz. No, szczególnie jakby naprawdę mam wrażenie, że... O, tu mamy taką małą chwilę, żeby o tym powiedzieć. Mam wrażenie, że jak kiedyś się rozmawiało o filmach, przynajmniej takie mam wrażenie, jakby rozmawiało się dosłownie o tym, jak film był fajny i o niczym więcej, jakby, jeżeli coś się nie podobało, to dosłownie zawsze to była jedna rzecz, jak ja rozmawiałem z kolegami, czy tam innymi osobami, a teraz jest tylko tak, efekty były takie, jakby naprawdę nigdy się nie patrzyło na scenarzystę. Ja nie znałem... A dobra, myślałem, że wyjdziesz więcej rzeczy. Nie, powiem jeszcze. Nie patrzyło się w ogóle na efekty specjalne, jakby to totalnie była tylko taka kwestia, że jeżeli była jedna słaba scena, to o niej się mówiło, że była słaba i tyle, a nie, że no w tej scenie mogli zrobić to, to i to, tu jakoś cienie padają krzywo, tu wiadomo, strasznie się teraz do wszystkiego bardzo szczegółowo ludzie przypatrują. No bo wiesz, zobaczyli, że idzie coś gorzej, no to tak. Zawsze jak idzie gorzej, to
wtedy jest taka coś, że chce się aż jeszcze dorzucić, co nie? Jak tak. Wiesz, przykładowo tak zarzućmy zupełnie innego pola ekipa, nie? No ja tam gdzieś tam siedzę, że no jak ekipa była na topie, to wiadomo, wszyscy chwalą, ale ekipie zaczęło być gorzej, to nagle wszyscy zaczęli ich jechać. To jest tak, tak zawsze jest po prostu, nie? No. Jak teraz Marvelowi idzie gorzej trochę, no szło gorzej, bo teraz to się, myślę, spokojnie mogą odbić, no to wiesz, były jakieś tam opinie, bo ich coraz więcej z każdym momentem. Tak, no nie, no mówię, no taki jest straszny nacisk, albo na przykład nigdy w życiu nie słyszałem, żeby ktoś patrzył na to, jakiego scenarzystę wybrali. Jakby naprawdę... Nie, zawsze się zwala na reżysera, stary. Tak. Zawsze. A oni teraz mówią, o, do Fantastycznej Czwórki wzięli takiego, a nie innego reżysera i tam od razu patrzą, co on napisał, jakby... No. To jest totalnie nieważne. Jakby nikt nie słyszał nigdy wcześniej o scenarzyście do Endgame. Jakby naprawdę nie słyszałem, że ktoś o nim mówił. Bo się cały czas mówi o braciach Russo, którzy byli reżyserami. Tak, a scenariusz... Ja nawet nie wiem, kto jest scenarzystą. Ja też nie. Ja do dzisiaj nie pamiętam jego imienia i nazwiska, ale dosłownie ten scenariusz był tak dobry, że można, jak to niektórzy ludzie mówią, że dosłownie Thanos mówił cytatami. Jakby naprawdę. To jest, naprawdę, jeżeli chodzi o Thanosa, to była tak świetnie i jakby w takim dobrym tonie napisana postać, że no to po prostu dobrze było napisane, jakby nikt nie patrzył na przeszłość scenarzystów. Na reżyserów też tak naprawdę nikt nie patrzył. Znaczy no teraz to też rozumiem, czemu się patrzy, bo no. Może być reżyser z wizją na coś innego, albo reżyser z wizją na sceny akcji. I bracia Russo, no to chyba się dzielą na dwóch. Jeden no, jest scena akcji, nie bez spodu drugi... jest ich dwóch, co nie? No nie? No. Dlatego no, o to chodzi. Że teraz sceny, filmy są tak bardziej... Bardziej krytykowane. Sceptycznie oceniane po prostu. Tak. Po nie, mam... Dużą jest też coś takiego właśnie, nawet my czasami tak sobie szczerze mówiąc myślimy, że chcielibyśmy chociaż jedną złą rzecz znaleźć, tak dla samego faktu znalezienia czegoś, jakiejś złej rzeczy, która by nam tak, nie podpasowała. Żeby po prostu mieć, żeby nie było, że film jest jakiś, wiesz, tak. Genialny. Ale to na przykład nie umiemy. No tu nie umiemy. Naprawdę, ja nie potrafię znaleźć... O, może inaczej, ja chyba wiem. Bo właśnie tak gadamy sobie tutaj, jesteśmy mniej więcej w połowie ogólnie. Już, no tak mniej więcej w połowie jesteśmy. Fakt, że ten film jest długi, ale tam naprawdę dużo fajnych rzeczy dzieje, ale mam wrażenie, że potem akcja bardzo przyspieszyła, tak, iż tak, tak. Do tej wojny to leciało wszystko bardzo szybko. Bo ogólnie, tutaj właśnie przychodzi Namor, no mówi propozycję, ej Shuri, zróbmy soja, tak jak w Minecrafcie na gildiach, albo na bedach. Wyrzucają no. Was z serwera, bo nie ma teamowania się. Na jak? Zróbmy soja i pobijmy Amerykanów. Czemu? Bo oni kiedyś w sumie zniszczyli do mojej matki. Tam właśnie, o właśnie, bo fajna retrospekcja, opowiedziane jak w ogóle Namor powstał. On opowiadał jej swoją historię. Tam. Ale to było naprawdę fajne. W sensie tam ogólnie była opowiedziana historia, tam było, że właśnie jego tam lud, ileś tam set lat temu, w XVI wieku, jeżeli już pamiętam, że po prostu wypili sobie takie, wypili sobie napój z kwiatem niebieskiego, niebieskiej rośliny. Panowała jakaś ospa wtedy. Tak, 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 bo była wtedy ospa. Szaman ogólnie. Tam... poszedł do jakiegoś źródełka. Znalazł właśnie to, tak? Ten niebieski kwiat, wypił sobie napój z kawałkiem tego kwiatu, tak. Zmienił się właśnie w tych niebieskich... Wszyscy padli jakby, wszyscy ludzi. Padli tak. W jednym momencie. A potem zmienili się w niebieskich. Zmienili się w niebieskich ludzi i do wody. I musieli do wody, bo jakby nie mogli oddychać na powierzchni. Tak jest. I Namor jest wyjątkowy właśnie. Pod tym względem, że on jest mutantem, ponieważ on był po prostu jeszcze w brzuchu swojej mamy, kiedy ona stała się niebieska i kiedy on się rodził, był pół na pół. Tak, dosłownie. Był mutantem, po prostu, no pół pół rybą, pół człowiekiem. O właśnie, tak, pół rybą, pół człowiekiem. Przykład, nie wiedziałem, jak to powiedzieć. Jak na przykład Blade jest pół wampirem, pół człowiekiem, bo jego jakby tak ojciec był wampirem, no to... Albo Star-Lord, który jest pół człowiekiem, pół niebiańską istotą. No tak. No właśnie. I dlatego on jest taki wyjątkowy. W ogóle on naprawdę dobrze wygląda. Fakt, że jego jedyna jakaś rzecz taka zmutowana to jest to, że lata i ma skrzydełka przy stopach, jak Hermes z mitologii greckiej. Ja dosłownie myślałem najpierw o Hermesie. W sensie, nie wiem, ja nie jestem jakimś wielkim fanem mitologii, zwłaszcza greckiej, bo my wszystkim w nordycko mamy w MCU, ale pamiętam ze szkoły jeszcze. No. No właśnie. I co? No i ogólnie tam powiedział, że chodź, zrobimy wojnę. Shuri powiedział, ja nie chcę. No i tam jeszcze chciał zawrzeć pakt z królową. Potem co? Potem Nakia przyszła uratować. Tak. No to on się wkurzył i wywołał wojnę. Tak, bo oni tam w ogóle zranili, oni zabili ją. Zabili jedną tam z jego, z tych... jego wojowniczek. O, tak, z strażniczek. Które tam Shuri pilnowały. Shuri i Lili. Tak, i on potem powiedział, że będą atakowali. No i była wojna. W sensie, ten atak wygląda naprawdę świetnie. Bo ogólnie, tak szczerze mówiąc, najprościej ten atak można było opisać tak.
Namor włada wodą, więc zalał Wakandę. Namor przyszedł, zrobił powódź. Tak. Skopał absolutnie każdemu dupę. Zwłaszcza komu? Naszemu ukochanemu. M'Baku, jakby. Naszemu ukochanemu M'Baku. Nie wiem, naprawdę, w sensie M'Baku po prostu. Jego po prostu lubię. Jest po prostu... taką postacią, której. To jest jedna z tych postaci, która nie ma jakiegoś takiego. Takiej strasznie dużej, rozbudowanej historii. Ale jest fajna. Jest lubiana, bo tak jest taka fajna w tym swoim sensie. Jakby naprawdę, jak to wszyscy się bili, widziałem, że oni nadeszli nam z pomocą, to takie strasznie to fajne było. No, zwłaszcza, że tak jak mówiliśmy, tutaj przede wszystkim kobiety rządzą tym filmem. Tu tak, mamy tak. pięć głównych kobiet, tak widzowie. A oprócz tego mamy co? Generała Rossa... Nie, on jest generałem? Nie. Matko, generał Rossa. Kolonizator. Kolonizatora mamy i właśnie M'Baku. Jakby nie ma więcej męskich postaci istotnych, nie? No nie. Nie licząc Killmongera, no, który no dalej nie wiemy skąd się pojawił. Właśnie. Zaraz do tego przejdziemy, spokojnie. Właśnie. No, więc mamy jakiegoś chłopa, w końcu to go lubimy po prostu, nie? No i niestety on został też skopany, jest mi przykro. No i on skopał tam wszystkich, zabił królową, o mały włos by nie zabił Ironheart. No i powiedział, za tydzień przyjdę i zrobię to samo, tak, tylko jeszcze tak. Gorzej. Jak się tam nie ten, nie zrobi... Jak się, nie będziecie chcieli zrobić soja, to wam rozwalę bazę. No i tyle. No i w tym czasie tego tygodnia tam w sumie ten czas trochę skakał, w sensie dla mnie to mi się wydawało, że to był jeden dzień, a to był cały tydzień. No. Ogólnie tam oni kombinowali wszyscy co zrobić i doszło właśnie do tego, że po prostu, no tutaj Shuri pomyślała w końcu logicznie i doszła do wniosku, ej, a może jednak Czarna Pantera się przyda. I co zrobiła? I... ponieważ to jest istotne, mianowicie dostała bransoletkę od Namora. W ogóle ja wtedy myślałem, że coś się może wydarzyć. Nie, naprawdę, przez chwilę tak wyglądało, stary. No nie, tak to wyglądało, bo tak. Jakiś ship się tworzył. No, ja do Adiego od razu właśnie ten, ej stary, ship. Tak, naprawdę tak wyglądały, bo oni tak... Już się trochę bałem, że to jakaś będzie taka scena zaiskrzenia między nimi, ale no z jednej strony na szczęście. Bo na szczęście nie. Nie, bo to też no właśnie. Nie wiem, jakby ten wątek miałby wyglądać tak naprawdę potem. No dobra, ale to po zakończeniu powiemy. No i dobra, no i ona właśnie z tego z tej bransoletki wzięła kawałek włókna z tego kwiatu. Właśnie, bo to było z kwiatu zrobione, z tego tak, ziołek. Tak, z tego ich kwiatka niebieskiego. I dzięki temu udało się odtworzyć w końcu to serce Pantery, nie wiem jak to się nazywa, nigdy nie pamiętam, więc będę mówił serce Pantery i dzięki temu została Shuri nową Czarną Panterą i my od początku wiedzieliśmy, że to będzie Shuri, w sensie kto inny miałby być Czarną Panterą? No, były teorie, że to będzie Nakia, ale... Nie, stary, w sensie... Jakby to po prostu, widać było po posturze, że to nie jest ona. Bardziej nie, ja szczerze, Nakia jest taką, wiesz, w jedynce była mało istotną postacią. Ona się nie chce jakby być w centrum uwagi. Tak, tak, ale no, to więc... jest akurat istotna rzecz, o której powiemy na koniec. No właśnie, to dużo mówi, że nie chce być w centrum tak, uwagi. Tak, jak już przejdziemy do końca, to spoko. Dobra, i tylko tak. Uwaga, to będzie bardzo duży spoiler. Mm-hmm. I tak. Ktoś chce, jak... niech na własną odpowiedzialność. Tak, tak ogólnie oglądajcie na własną odpowiedzialność. Zresztą ja chyba dam nawet, że spoilery. Będzie ostrzeżenie wszystko. Będzie ostrzeżenie jakieś solidne. No i wracając, no i ogólnie zbudowała sobie nowy pancerz, tam jeszcze pogadała z M'Baku i w sumie mówi, ej wiecie co, to może ich zaatakujmy, co oni będą nas atakować, odpowiedzmy i idziemy na bitkę. I tutaj ważny moment, jeśli dobra, ogólnie bitka się tam szykuje, wiadomo, Shuri tam jeszcze przygotowała dla Okoye i jakiejś tam jej przyjaciółki na Amia imię. Nie pamiętam, jak miała na imię. Aja? Ajake chyba? Możliwe, coś takiego. Przygotowałem takie fajne pancerze Okoye, w ogóle nie podoba tak, mi się tak oczywiście, na ale finalnie wzięła. Pokusa wygrała. Tak, żeby sprawdzić. I moment, w którym my z Adim tak jest, jak się pochylamy do przodu ekranu i jak dosłownie otworzyliśmy usta, kiedy Ironheart miał już swój pancerz, ten właściwy. Właśnie. Ten czerwony pancerz właściwy, który był pokazany w trailerze. My z Annie po prostu, o kurde. Jakby naprawdę... To wywołało radość na tym wielką. Filmie ja miałem strasznie dużo momentów, gdzie miałem jakby takie ciarki. Jakby to są dosłownie drobnostki, ale jakby są takie rzeczy, które mam wrażenie, jakbym kiedyś widział. Na przykład, może zacznijmy od samej zbroi Ironheart. To nie chodzi o sceny, tylko o sam fakt tej zbroi. Na zdjęciach i na klipach promocyjnych filmu ona wyglądała naprawdę nie za dobrze. Szczególnie ta maska, ale naprawdę jak już przyszedł moment, kiedy była w filmie, no to gdzie była w akcji, naprawdę nie wyglądało tak źle, jak to wyglądało na tych klipach. Naprawdę na tych chodzi ujęciach. Chodzi ci o fragment z traileru, czy o co ci chodzi? O fragmenty z traileru i o zdjęcia. Ale fragment z traileru to przecież był fragment z filmu, tylko wtedy była ona pokazana tylko w tym locie od dołu. Tak. Nie było widać jej przodu, ale w sumie słusznie, nie? Jak lądowała, ale w akcji naprawdę nie, jak wyglądało. Startowała.
Nie, to, to była jak startowała. Podeszła. A tak, ale to była w trailerze, nie chodzi o klip. A, dobra, klip promocyjny, okej, to tak, tego tak. Nie widziałem. Że mi mówiłeś, o nim, a ja na niego nie spojrzałem. No, o właśnie, o! I ta scena, jak ona przyspieszała, wtedy mi się strasznie skojarzyła z sceną w Infinity War, jak Stark chciał przyspieszyć, żeby do Petera szybciej dolecieć. Mm-hmm. I było, wiesz, te dopalacz. Czyli... A, dobra, okej, już wiem. Wszystko skojarzyło strasznie, jakby... O to właśnie mówię, że to takie przejście, na przykład... Wtedy mnie takie lekkie ciarki przeszły. Bo jakby... Doszło do mnie trochę, że coś się skończyło, ale na to miejsce wyszło coś nowego po prostu i z jednej strony to jest smutne, jakby mi na w ogóle strasznie się, jeżeli mogę tak powiedzieć, staro poczułem. Tak. Bo dosłownie powiedziałem, że... To po filmie powiedziałeś? Tak, że jak ona użyła tych repulsorów, jakby miał tutaj repulsor na środku, tylko właśnie to niby był kształt serca. Dobra, repulsor w każdym bądź razie, powiedzmy. Wystrzelił jakby, że tak powiem, z serca. W tą Namorę, bo była jakby Namora to była taka chyba główna strażniczka. No pani generał, powiedzmy tak, tam tych, pani generał, tych niebieskich. No. No i ogólnie ona wystrzeliła, ja chyba wiem co chcesz powiedzieć, więc ja powiem troszeczkę szybciej. Ogólnie ona wystrzeliła i my wtedy z Adim się poczuliśmy jakby znowu to był Stark i Stark Adi właśnie później pomyślał, ej, przecież pierwszy Iron Man był tak dawno. Jakby no, powiedział, że, tak było, że jakby zrobiła to jak za czasów pierwszych Iron Manów. Tak. I to tak jakbyś strasznie mi... No tak zabrzmiało staro. No. No ale dobra, ogólnie bitka była super. W sensie fajnie się na to po prostu patrzyło ogólnie. Tam oni byli na takim okręcie, który no po prostu... Niebiescy nawali w ten okręt, a Wakandyjczycy bronili. Ale najważniejszy był pojedynek. Stary, pojedynek to była masakra. W sensie tak. My na pojedynku po prostu żeśmy... Nie wiem, co myśmy z tego wrażenia mieli za emocje, stary, bo tak... To się strasznie dużo działo. Tak, bo ogólnie Shuri wpadła na genialny pomysł. Mianowicie doszła do wniosku, że odetnie Namora od wody i wysłała go na pustynię, razem ze sobą oczywiście. Na tej pustyni oni toczyli jakiś pojedynek, gdzie naprawdę oni się mieli tam chyba pozabijać czy coś, aż na końcu, co mną najbardziej wstrząsnęło, Shuri zrobiła jakiś wybuch skały i po prostu miałem takie... Co jest? Co jest? Co jest? Naprawdę, w sensie, jeżeli byliście na filmie, to myślę, że wiecie o co chodzi. Po prostu ten pojedynek był tak, tak naładowany rzeczami. O Jezu, po prostu... właśnie, jak ta skała wybuchała, myślałem, że ona samobójstwo popełnia pewnym szczerze sensie. Szczerze też. Ja myślałem, że ona siebie też zabije. Zwłaszcza, nie? Że ona podziała kanał w moim sercu i ja miałem takie, tak, jak że tak zrobiła, zrobiła to wybuchło i myślałem, że wszystko w jednym poleci. Razem no, z Namorem. Ale nie, na szczęście. On przeżył, ona chciała go już tak dobić. Właśnie. I potem ale... właśnie, tutaj ważne, bo ogólnie gdy ona się przyniosła do Krainy Umarłych, to rozmawiała z Killmongerem, czyli tym, właśnie, który przejął władzę. O, mogę o tym powiedzieć? Tak, tylko szybko, dobra, bo ogólnie musimy zrobić... Tak, czas nam leci. No tak będziemy musieli za pauzę chyba zrobić. Shuri przeniosła się do Krainy Przodków, to się nazywa. Kraina Przodków, okej. Okay. Tak, i liczyła, że spotka tam T'Challę, czyli swojego brata. Ewentualnie matkę. Ewentualnie matkę, czy tam ojca. Kogokolwiek z, jakby, z jej linii, jakby, wiesz... Z rodziny. A tu nagle wpada Killmonger. A tu Killmonger na tronie. I jakby siedzi. Czemu? My sami się zastanawialiśmy czemu. Zastanawialiśmy się czemu, ale doszedłem do takiej konkluzji, że okazuje nam się osoba taka podobna charakterem. I jakby, tak, no, Shuri jakby... z podobnymi odczuciami, tak, w obecnym momencie. I Shuri jakby chciała zaprzeczać temu, że tak nie jest, że ona nie jest taka jak ani on, ani jej brat, że ona zrobi po swojemu. Tak jakby to ma sens, ponieważ ona... I nie jest taka jak Killmonger też. Także tak. Tak wtedy mi się wydaje, że zobaczyła akurat jego, ponieważ w obydwu przypadkach działa zemsta. Tak, jakby to nie było, nie było logicznego myślenia. Było logiczne, ale chodzi o to, że było takie bardziej przez zemstę, przez pryzmat tego, żeby się zemścić i zabić, nie? Mm-hmm. Więc to o to chodzi. Ale generalnie jak chodzi o Shuri, także zamykamy wątek tego Killmongera, wydaje mi się, że o to chodzi. Ale wracając do Shuri, były dwa momenty, kiedy myśleliśmy, że będzie blisko śmierci. Pierwszy to, jak jej wbił włócznie. Tak, bo wbił jej też właśnie, zanim było to wsadzenie skały, to Namor wbił włócznie, która się w tą skałę wbiła, ale przeszła Shuri na wylot. Myśmy wtedy też mieli takie, matko, ona przecież zaraz zginie. A ona nie, ona wyciągnęła z tą włócznie i idzie dalej. Stała, a potem jeszcze skała, to nie, no, myślałem, że oni postulują, naprawdę, wiesz, ją zabić. No, a tu nie, tu ona była bliska zabicia jego i się opamiętała w ostatniej chwili, uznała, tak, nie, ja tak nie zrobię, ja cię po prostu... Doszła z Namorem, że się poddaj, się, poddaj się, będziesz moim będziemy podwładnym. Będziemy się bronili, będziemy razem współpracowali. Tylko jakoś nawet nie myśl o tym, żeby nas atakować. Tak. I mamy szczęśliwe zakończenie w sumie. Szybciej nie było. On tam po tym swoim języku powiedział, że się poddaje. Tak. Do swojej, odwołał jakby ludzi. I poszedł sobie. Wakandyjczycy jakby Shuri odwołała też swoich ludzi. Tak. I się skończyło tak naprawdę. Wszyscy się rozeszli do siebie. Tak jest. W zgodzie. I wszystko pięknie. Tam jeszcze kolonizator został uwolniony, bo on też do więzienia by poleciał. Po żona by go wysłała do więzienia. O właśnie, to jest ważna rzecz, którą trzeba powiedzieć. To szybko powiedz. Tak, co szybko z żoną? Żoną...
Żoną kolonizatora. Żoną Rosa, będę mówił Rosa po nazwisku. Tak, jest. Jest pani, która będzie składała drużynę Thunderbolts. Mm-hmm, więc tutaj już się powoli dzieje. Pani dyrektor. Pani dyrektor. Pani dyrektor jest w ogóle gigaczat. No. Ale dobra, o pani dyrektor się zgadamy za parę lat, jak będzie Thunderbolts, ale ogólnie spoko postać. I to najważniejsze. Możemy chyba do tego przejść. Już do? Tak, no bo tak jest. No bo koniec. Właśnie chciałem powiedzieć, że w sumie ogólnie mamy szczęśliwe zakończenie. Wojna zażegnana, nie będzie wojny. Wszystko pięknie. Shuri jest taką sobie fajną władczynią. Ważne jest jeszcze to, że Ironheart nie będzie miała swojej zbroi, bo musiała stać w Wakandzie. Tak. I mamy dzięki temu jakąś fajną podstawę do w ogóle jej serialu. Będzie musiała zbierać tą zbroję, gdzieś tam się wiecie, coś działo i tak dalej. Ale najważniejszą rzeczą ogólnie w całym filmie jest scena po napisach. Bo Shuri pod sam koniec filmu... Tak jest, była tylko jedna. Shuri pod koniec filmu poszła odprawiać w końcu rytuał, jakby pożegnania całkowicie T'Challi. Spaliła tam jakieś szaty, w których była na jego pogrzebie. Tak. I przyszła do przyszła na Kia. Do której właśnie w ogóle ona przyjechała najpierw. Tak, przyszła na Kia razem z synem T'Challi, który miał też na imię T'Challa. Tylko, że na Haiti miał inaczej na imię. Ale mamy syna T'Challi. Tak. Syna! No. I myśmy takie... Syn? Jakby żałuję trochę, że nie było nagrania naszych twarzy, bo to było takie powoli, po prostu takie... Patrzymy się... Syn? To jest syn tego, T'Challi, takie... Tak powoli, to tak już śmiesznie wyglądało. Ale dosłownie to tak wyglądało. Nasz kumpel Janek, który z nami siedział, to nie wiem, czy on też się za głowę nie złapał chyba. No, bo ja byłem w takim... Jakby ogólnie o tych reakcjach chyba nie zdążymy moich powiedzieć. Ale byłem strasznie skupiony na filmie. Tak, Adi dosłownie, jak na niego tak zerkałem, on był tylko skupiony i tyle. Ja czasami zerkałem patrzeć na niego i patrzeć tak ogólnie na ludzi. Adi był mega skupiony, dosłownie. Ja dosłownie tylko tak i nic. Ja miałem trzy pozycje w kinie. Taka, albo skupiony jak się działa akcja. I to dosłownie tak trzy na zmianę. Tak jest. I dobra, musimy kończyć, bo nam czas ucieka. Ale naprawdę końcówka mocna. Dużo osób spodziewało się doktora Dooma, ale mi się wydaje, że taka scena taka jest jak najbardziej dowiezione doby. W sensie, bo my też myśleliśmy, że będzie doktor Doom w scenie po napisach pokazany, że się pojawi, bo mamy nadzieję, że się pojawi, ale dostaliśmy inną, równie satysfakcjonującą, jak nie nawet lepszą. Tak, no, a właśnie, szybko na koniec trzeba powiedzieć, że syn był ukrywany przed Wakandą, bo nie chciał, T'Challa sam, jego ostatnim jakby takim życzeniem było. Żeby ukryć go, żeby on się tak nie ładował w ten cały ten, żeby miał spokój po żeby prostu. Żeby nie czuł presji tronu, jak to było tak powiedziane. Jest. Także no, scena po napisach mocna, tak. Były efektualne na twarzach. Ogólnie wszystko super, no. Jak najbardziej zakończenie czwartej fazy dobre. Miejmy nadzieję, że piąta faza będzie dobrze w przyszłym roku. Na Ant-Manie prawdopodobnie też będziemy się widzieć, taki jest przynajmniej plan, zobaczymy. Tak. Dobra, musimy kończyć, bo nam sprzęt pada, bo się nie ogarnę tego dobrze, ale to już będzie na tyle w tym odcinku. Jeżeli wam się spodobało, stawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, Adi. Dziękuję za zaproszenie. Na żywo można to zrobić. W końcu, kurde, ja ty zjadłeś, naprawdę, my nawet trochę nie dowierzamy, że tu siedzimy razem. W każdym razie, dobra, koniec, trzymajcie się, razem ze mną. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!